Przemysław Iwańczyk, dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam na kolejny magazyn siatkarski. Moim gościem Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu i Sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Wojtek, rozpoczynamy od razu od finału Mistrzostw Polski. 1-1 po dwóch meczach Skrybełchatów z Zaksą Kędzierzyn. W środę, w czwartek w Kędzierzynie dwa kolejne mecze. Po pierwsze, czy jesteś zaskoczony tym, że jest remis po tym dwumeczu bełchatowskim? Nie, jakoś bardzo zaskoczony nie. Natomiast jestem zbudowany, że zespół Zaksy po prostu potrafił zagrać skuteczną, dobrą siatkówkę, bo to nie jest proste grając naprzeciwko mistrza Polski, bo sytuacja jest w takich meczach przeważnie rozwiązuje się czasami nawet w szatni. Oni wytrzymali, zagrali siatkówkę na bardzo dobrym poziomie. Faktycznie Skra nie potrafiła im dotrzymać kroku w niektórych momentach, ale to wszystko wynikało z siatkówki. Najbardziej nas chyba wszystkich cieszył poziom, który zaprezentowały zespoły, zwłaszcza w pierwszym dniu. W drugim było troszeczkę już więcej dysproporcji, jakby się zespoły swoim poziomem gry nie mogły spotkać w jednym momencie, tylko ten ostatni set był takim kulminacyjnym, fajnym setem, który pokazał, na co stać oba zespoły. A ten drugi mecz moim zdaniem też, Wojtek, pokazał, że Skra wściekła, to Skra bardzo niebezpieczna. Te pierwsze dwa sety, kiedy przewalcowali właściwie zespół rywala, nie dali Zaksie żadnych szans. I pytanie, co będzie dalej, bo po pierwsze wraca do pełni sił już po chorobie Michał Winiarski i tutaj chyba będzie mógł na niego liczyć w pełnym wymiarze trener Jacek Nawrocki. Po drugie wreszcie, jeśli Skra zagrywa mocno, to nie ma na nią mocnych i nie da się tego ukryć. No ja bym tak wszystkiego nie upraszczał. Oczywiście, że są takie elementy, jak powiedziałeś, choćby zagrywka, która indywidualnie jeden czy dwóch zawodników potrafi rozstrzygnąć albo na tyle przeważyć losy seta, że przeciwnik troszkę traci szansę. Ja bym nie chciał tych najprostszych rozwiązań. Ta mocna zagrywka jest fajna, efektowna, ale na szczęście nie jest wykonywana dość regularnie. No ale gdy kilku zawodników Skry wykona i trafi, to prawda jest taka, że trzeba taką zagrywkę umieć przyjąć. Jej się przyjąć dokładnie nawet nie próbuje, więc próbuje się zostawić piłkę w grze, jak to mówią trenerzy, i gramy wtedy do skrzydeł. Tu ta słabość drużyny Zaksy jest znana, że nie ma mocnych zawodników skrzydłowych, jeśli nie gra Urnaut, tylko i wtedy muszą rozwiązywać troszkę bardziej technicznymi elementami. Natomiast jeśli mają piłkę bliżej siatki, stają się absolutnie równorzędnym rywalem, a kto wie, czy momentami nawet nie potrafią lepiej poprowadzić gry, lepiej taktycznie, bo tu Paweł Zagumny naprawdę w dobrej formie i potrafił zgubić blok Skry wielokrotnie. No właśnie, dobrze, że o nim wspomniałeś, bo to było moje następne pytanie, a właściwie stwierdzenie. Przyznam, że ja tak zdeterminowanego Pawła Zagumnego nie widziałem od czasów Mistrzostw Świata w Japonii w 2006 roku, kiedy prowadził drużynę do srebrnego medalu. Jemu naprawdę bardzo zależy, jemu naprawdę bardzo się chce, nawet jeśli w ostrych słowach zruga swoich kolegów za nieudaną akcję, to on to robi w dobrej wierze. Tam nie ma kwasu. Tam jest budowanie atmosfery właśnie poprzez takie żołnierskie zdania. No, z jednej strony mógłbym powiedzieć, zgodzić się ze swoimi słowami w 100%, a w drugich zapytać, dlaczego miałby tak nie być. No, Paweł Zagumny jest profesjonalistą. Ja myślę, że w ogóle tak to jest, że z wiekiem wszyscy sportowcy bardzo mocno dojrzewają. No nie, ale Wojciech, pamięta, że Paweł Zagumny grający w Polsce jeszcze przed laty, jak któremuś z kolegów nie szło. A wiadomo, że on jest graczem nietuzinkowym, graczem wybitnym i on wymaga od innych tego samego, co sam potrafi. Nie szło, no to Paweł machał ręką i właściwie był zły. Dobra, nie umiesz, to nie umiesz. Na pewno. Nie zrobisz tego, to nie zrobisz. A teraz potrafi ich wzmocnić, zmobilizować do tego, żeby grali lepiej. To wszystko się zgadza, no, to co powiedziałeś. Natomiast tak jak mówię, no może i partnerzy Pawła, czyli zawodnicy, z którymi gra, też muszą mieć charaktery, też muszą umieć pokazać Pawłowi, że są gotowi do różnych wyzwań. Błędy popełnia i on. Nie ma zawodników nieomylnych. Trzeba umieć się z nimi szybko uporać. Zawodnicy, jeśli czują, że Paweł potrafi nimi dyrygować dobrze, doskonale czasami, to na pewno są w stanie też przyjąć jakieś słowa oceny. Ja nie traktuję tego od razu jak krytyki, kto od razu przyjmuje do siebie ale ocenę krytyka jako... może budować. No tak, ale ta krytyka wie, że nieraz zawodnicy, że tak powiem, tracą animus, zaczynają o tym myśleć i roztrząsać. Zawodnicy, którzy mają charakter, którzy potrafią grać, nie robią z byle problemu tam jakiejś wielkiej sprawy.